Witajcie, kochani, na czytaniu Jak przyciągnąć miłość. To jest wybór, który należy do Was. Są trzy opcje. W tym i oczywiście w jaki sposób przyciągacie do siebie to, co chcielibyście w swoim życiu mieć. Kierowani intuicją, wybierzcie, czy podoba Wam się coś w tej grupie pierwszej. Tu jest moja karta i karty Field Tarot. Druga grupa to też moja karta, zupełnie o innym charakterze, i karty z Zilich Tarot. I trzecia grupa to jeszcze zupełnie inna energia spośród moich kart i karty sugerowany obrazami impresjonistów, to właśnie taki impresjonizm tarot. I chciałabym, żebyście właśnie tak sobie popatrzyli na to i to, co przychodzi do Was, jakaś pierwsza myśl, taki pierwszy impuls, weźcie go pod uwagę, bo to jest właśnie pewno ten potrzeb, który trzeba zauważyć. I jak już zawsze mówię w tych czytaniach, w których ważny jest Wasz wybór, macie wpływ za każdym razem na swoje decyzje, na to, co się dzieje w Waszym życiu. Przez to, jacy jesteście, jak postrzegacie świat, jaką macie percepcję, od tego zależy, w jaki sposób czujecie, myślicie, a potem w jaki sposób działacie. Więc myślę, że wiedząc o tym, że macie wpływ na swoje życie, z zaciekawieniem wysłuchacie tego, co mogę Wam powiedzieć, podpowiedzieć, do czego Was zainspirować, na co zwrócić uwagę, żebyście właśnie mogli coś widzieć, czego dotąd może nie widzieliście, coś dostrzec, co niby wiecie i przeczuwacie, ale takie potwierdzone z zewnątrz daje Wam większą odwagę. Może samo spojrzenie w moje karty będzie inspirujące bardziej, będzie Wam pomocne. Spróbujcie wybrać i być może będzie to wybór, który przypadnie na dwie opcje. Może wysłuchacie wszystkich trzech. W każdym razie życzę Wam dobrego czasu, dobrych decyzji i znalezienia tego, czego szukacie. Witajcie, kochani, w opcji numer 1. Patrzycie teraz na kartę, którą wybraliście, która być może Was zainspirowała. I to jest karta spośród moich, mówiąca o takiej niegasnącej nadziei, o tym, że jakieś zapomniane przedmioty na strychu, bo to jest karta z mojego snu, które zakurzone czekały, że może jednak kiedyś spotka ich deszcz, bo to były kalosze i parasol, i że będą komuś kiedyś jeszcze potrzebne. I pomimo, że upływały lata, pomimo, że nic nie wskazywało na to, że cokolwiek w ich życiu się zmieni, nagle rzeczywiście padł na strych jakiś chłopiec, który porwał kalosze, porwał parasol i wybiegł na deszcz. I one takie zaskoczone chłonęły to, co przyszło do nich, o czym marzyło. I myślę właśnie, że ci, którzy wybrali tę grupę, czekają na zmianę. Chcą, żeby w ich życiu coś się odmieniło. I może są chwile, kiedy już tracą nadzieję, bo nic nie wskazuje na to, że ich los się odmieni. To jednak tak będzie. Ta karta właśnie mówi o tym, że przychodzi nagle taki zupełnie inny czas, zmiana od losu. Coś się wydarza, co
powoduje, że my zmieniamy swoją ścieżkę, że my dostajemy ten upragniony deszcz. I mam nadzieję właśnie, że to czytanie da Wam tą nadzieję, otworzy Was na coś, dacie sobie może na coś czas, może coś zauważycie w swoim życiu, czego dotąd nie widzieliście. Bo myślę, że ten czas takiego spełniania marzeń jest blisko, że coś się zaczyna. Mój pies właśnie, który towarzyszy mi przy wszystkich czytaniach, właśnie bardzo się poruszył. Słyszeliście, jak tutaj się uaktywnił mocno. Więc myślę, że właśnie tak się zadzieje w Waszym życiu. Może teraz spójrzmy na wszystkie karty, tutaj, które wyszły dla Was. Górny rząd to jest to, co się działo, dzieje teraz, to, co jest przyczyną być może tego właśnie oczekiwania. I dolny to jest to, co będzie się działo, co możecie zrobić, żeby otworzyć się na to, co przychodzi, przygotować się na tą pełnię szczęścia, na ten deszcz spełni. I może tak spójrzmy sobie najpierw ogólnie, wyciągając wnioski z tego, co było, na to, co może się wydarzyć, bo zaczyna się tutaj od takiej pięknej energii równowagi. Tak jakbyście były szczęśliwe, bo myślałyście, że odnalazłyście szczęście, bo tu pod spodem jest 10 kielichów. Ale coś się wydarzyło, ktoś Wam czegoś nie powiedział, coś ukrył przed Wami, nie wiem, ktoś coś Wam zabrał, czymś byłyście zniesmaczone, nie wiem, tutaj coś się zadziało, był jakiś konflikt, jakaś ogromna trudność w porozumieniu się z kimś, ktoś zachwiał Waszym zaufaniem, właśnie tą równowagą. I później taka chęć powrotu do tej harmonii, próba odnajdywania się w jakiejś konkretnej sytuacji, chociaż to nie do końca Was zadowala, to co macie. I myślę, że tutaj jeszcze przed Wami jest wiele zmagań. Trzeba będzie od czegoś odejść, coś zostawić, czemuś się przeciwstawić, nie wiem, wyjść z ukrycia, pokazać, co się myśli, mówić głośno o tym, co w Was jest ważne, żeby poczuć się bezpiecznie, bo jest tutaj karta 10 dysków, która mówi właśnie o osiągnięciu takiego stanu posiadania czegoś, o czym marzycie, powiązania z kimś, o kim myślicie, budowania po prostu takiego stabilnego życia, w którym każdy z nas chciałby być, zarówno jeśli chodzi o uczucia, może to być też stabilizacja finansowa, ale niewątpliwie tutaj ważne są rozmowy, komunikacja. Tutaj przyjdzie do Was ktoś, kto będzie chciał może coś wyjaśnić, coś, co zaszło w przeszłości i było takie nie fair. No ale może teraz spójrzmy właśnie na tą przeszłość, bo ona tutaj ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. Teraz z czym jeszcze sobie musicie poradzić, żeby w tą przyszłość wejść właśnie z taką nadzieją, otwarciem na to spełnienie, które jest blisko. I teraz i całość tego czytania, jak już wspomniałam, zaczyna się od takiej karty, w której zbudowaliście już w sobie jakieś poczucie szczęścia, harmonii, równowagi. I tutaj przyszło znowu coś, mówię znowu, bo tutaj są dwie karty, takie trudne, 7 mieczy i 5 buław. Jakiś konflikt z kimś, konflikt być może w związku z tym wewnątrz siebie, coś, co zaburza Wam tą równowagę i harmonię. Bo ktoś Wam czegoś nie dał, może obiecywał coś, może Wam coś po prostu zabrał, okradł Was z czegoś, zawiódł Was czymś i jest w Was wielka niezgoda na to.
Jest tutaj bunt, zauważacie siebie, to jest moment, w którym widzicie, że to jest niesprawiedliwe, tak nie może być. I właśnie stawiacie czemuś opór, mówicie czemuś nie, nie zgadzacie się na coś i próbujecie budować właśnie na nowo siebie, swoją harmonię. Być może podpisujecie jakiś inny układ z kimś innym. Podpisujecie, mówię w takim oczywiście cudzysłowiu, może ten układ jest taki własny, to znaczy sami ze sobą umawiacie się, że od tego momentu jesteście naprawdę dla siebie ważni, że stawiacie siebie na pierwszym miejscu, nieważne co wam ktoś inny wmawia, że jesteście być może nie tacy, że coś jest w was nie takie, to wy oglądacie siebie od środka i wy wiecie i znacie prawdę. I nie poddajecie się tej ocenie, nie zgadzacie się z nią i stawiacie siebie właśnie na pierwszym miejscu. I próbujecie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w nowym miejscu być może, w nowym układzie. I ta stabilizacja powoduje, że zaczynacie nabierać siły. Pokazuje tutaj to karta czterech kielichów, która tutaj nazwana jest w tej talii medytacją. I myślę, że właśnie dużo teraz pracujecie ze sobą, żeby odzyskać tą harmonię i równowagę. I to jest też sposób na to, żeby układając siebie, ułożyć coś wokół siebie. Bo pomimo tych wielu przejść, przez które już przeszliście, przed wami są następne zadania, ale też jest nagroda, właśnie ten deszcz spełnień. Bo teraz spójrzmy na ten dolny rząd. Tutaj pojawiają się dwie dziesiątki, 10 kielichów, które jest właśnie takim emocjonalnym spełnieniem. Tutaj widzę taką czułość, tutaj widzę słońce, zakwitanie, wiosnę, róże, która mi się tutaj rzuca w oczy, taki obrus w róże, który jest obrusem, nie wiem, na stole pojednania. Jest to miłe spotkanie, jest to właśnie takie szczęście i spełnienie marzeń. Myślę, że to jest po czasie, w którym musieliście zweryfikować coś w swoim życiu. Weryfikujecie nadal i po prostu odchodzicie od sytuacji, które już wiecie, że są na pewno nie dla was. W tym momencie, kiedy coś odrzucacie, przychodzi coś nowego. Dla wielu też oznacza to jakiś smutek pożegnania, zrezygnację z czegoś na rzecz czegoś innego. Wybór. Bo tutaj pomiędzy tymi dwoma dziesiątkami, zobaczcie, są takie dwie trudne energie. Ośmiu kielichów, takie wycofanie się z tego, co nie jest dla mnie. Jak gdyby próba odnalezienia się jednak w czymś nowym, bo jest też pięć mieczy, to jest wyjście właśnie z takiej strefy komfortu. Pójście dalej, nawet pomimo, że to jest trudne, że się komuś właśnie to nie podoba. I dzięki temu właśnie możecie osiągnąć taką stabilizację. Tutaj pokazane jest to w karcie 10 denarów, która daje taką pełnię szczęścia. To jest taka cała tęcza kolorów. A słońce jest jak gdyby tym w środku, tym najważniejszym, taką prawdą, taką energią, która nam daje życie. Myślę, że to jest, tutaj bardzo chodzi o jakąś prawdę, o naświetlenie czegoś, o zrozumienie czegoś, nie tylko przez was, ale przez waszych bliskich, bo 10 denarów to są właśnie powiązania z innymi, takie bardzo trwałe i stałe. I myślę, że tutaj właśnie przybywa do waszego życia jakiś rycerz mieczy z jakąś być może wiadomością. Jest to ktoś konkretny, który coś wypowiada. Coś, co ma znaczenie właśnie dla tej waszej stabilności emocjonalnej.
Dlatego, żebyście byli właśnie tacy harmonijni wewnątrz. Ta harmonia, myślę, tutaj się przywraca Wam. Myślę, że też ci, którzy wybrali tę opcję, wiedzą, znają jakąś prawdę i może ją wypowiadali już wcześniej, ale ktoś nie chciał jej usłyszeć, ktoś nie chciał jej zrozumieć. I tutaj te dwie karty, takie negocjacyjne, takie właśnie harmonijne typu, może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem. Te karty właśnie równowagi i karty dwóch dysków, one opowiadają o tej próbie właśnie znalezienia balansu, tego złotego środka. Myślę, że podejmowałyście dużo rozmów, dużo prób, żeby coś poukładać, ale pomimo wszystko to było bardzo trudne. Doszłyście do jakiegoś konsensusu, który nie satysfakcjonował jednak Was do końca. I postanawiacie po prostu z czegoś rezygnować, coś odrzucacie w swoim życiu, idziecie w jakąś inną stronę, zmieniacie kierunek, który wcale nie jest łatwy, to jest jakieś następne wyzwanie, bo o tym właśnie tutaj mówi piątka mieczy, która jest pod piątką buław, więc piątki są właśnie takie zmienne, one prowokują do zmian, one są takim wiatrem, który nas pcha. Często to jest burza, to jest wicher, ale jednocześnie to daje jakiś efekt, jakąś faktyczną zmianę. I zmianę, jeśli chodzi o Was, na lepsze. Tutaj coś się stabilizuje u Was w uczuciach i też coś się stabilizuje w finansach. Myślę, że odchodząc od czegoś, wchodzicie w coś innego albo dajecie miejsce na coś nowego. I w tym momencie właśnie przychodzi do Was przez tą decyzję może odwrócenia się od czegoś starego, czegoś, co dało dużo bólu, co było kłótnią, co było konfliktem pomiędzy innymi a Wami, pomiędzy też Wami w środku. Robiliście coś może nakłaniając siebie do czegoś, zmuszaliście się sami siebie, żeby w czymś tkwić, to teraz właśnie te pięć mieczy mówi, że zmieniacie w ogóle front. Zobaczmy może właśnie te dwie piątki. One bardzo tutaj mówią o burzeniu, o niepoddawaniu się, o walce. I dzięki temu, że właśnie wchodzicie w tą walkę, że nie obawiacie się, mówicie prawdę, nie wiem, nie boicie się tej prawdy, mówicie ją przed samymi sobą, ale też objawiacie to wszem i wobec, to dzieją się właśnie dobre rzeczy. Odwracacie się, bo tutaj jest ta karta ośmiu kielichów, i ta karta siedmiu mieczy. Odwracacie się od tego, co jest ciemne, co jest ukryte, co jest niewyjaśnione, co jest trudne, bo energia siedmiu mieczy jest taka pełna niezrozumienia, czyjegoś ściemniania, kłamstwa, takiego niepokoju, może w Was, że ktoś znowu Wam coś chce zabrać, albo coś zatrzymuje dla siebie, nie mówi o czymś, więc Wy postanawiacie od takich energii, od takich sytuacji po prostu odejść. I to jest właśnie cudowna i dojrzała energia ośmiu kielichów. I w tym momencie pojawiają się te dwie przecudne dziesiątki, które pokazują, że można osiągnąć pełnię szczęścia, pełną harmonię w życiu, bo może jeszcze dołóżmy tutaj do tych kart kartę równowagi i dwóch dysków. I zobaczcie, jak znowu układa się to wszystko. Jak zaczynacie być właśnie szczęśliwi. Taki deszcz upragniony, deszcz marzeń spada na Was. Czujecie się sami ze sobą dobrze, być może z kimś, kto jest blisko, bo te 10 dysków to mówi
właśnie o takim powiązaniu, o pokrewieństwie dusz i ciał, o tworzeniu czegoś razem, takiego stabilnego, trwałego. I myślę właśnie, że tu jest powrót czegoś takiego w Was, takiego poczucia, że czujecie się szczęśliwi, że jest Wam dobrze tam, gdzie jesteście. Chociaż są to inni ludzie, inne miejsca być może. Wracacie jak gdyby do siebie i znowu jest harmonia. Przychodzi, myślę, też dla wielu z Was taki dobry czas pod względem finansowym, pod względem relacyjnym, rodzinnym. Dzieją się być może jakieś drobne rzeczy. To nie musi być od razu nowa znajomość, ślub albo powrót kogoś z przeszłości i otwarcie ramion na to wszystko, co przychodzi. To być może są jakieś małe kroczki, ale właśnie na drodze do takiego bycia szczęśliwym, do takiej pełni, na drodze, w której sami robicie małe kroczki w sobie, zdobywacie właśnie krok po kroku, może nawet liliputkami, siebie, zauważacie siebie, jesteście sami ze sobą szczęśliwi, odkrywacie, co jest nie dla Was, co trzeba pożegnać, z kim trzeba się pożegnać, o co trzeba zadbać, żeby mieć tą pełnię. I właśnie te dwie dziesiątki mówią, że właśnie stabilizujecie się w tych uczuciach. Dzięki temu, że właśnie tak bardzo odkrywacie siebie i swoje potrzeby i na nie zaczynacie po prostu odpowiadać. I to jest odpowiedź na pytanie, jak przyciągnąć miłość. Pokochać siebie, kochani. I może spójrzmy jeszcze na kartę dwóch dysków, która dla mnie w tej talii jest właśnie takim połączeniem yin i yang. Taką harmonią w nas pomiędzy tym, co mamy takiego aktywnego, takiego pełnego działania, kreatywnego, a taką chęcią bierności, przyjmowania, poczucia bycia kochanym. I myślę, że właśnie zaczynając od siebie, dając sobie aktywnie to zauważenie, tę miłość, możemy ją od siebie przyjąć, możemy siebie utulić, ukochać i w ten sposób, równoważąc coś w sobie, zaczynamy emanować taką energią harmonii, miłości i jesteśmy przedłużeniem tej energii na zewnątrz. To do nas zaczyna docierać, przychodzić, właśnie zmienia się ta nasza percepcja. Bo my zauważamy już teraz więcej radości, więcej szczęścia, więcej miłości, bo taką energią emanujemy i w ten sposób taką też energię przyciągamy. I przychodzi do Was, kochani, wiadomość, bardzo dobra, bardzo szczęśliwa, która pokazuje Wam być może jak iść, w jakim kierunku, co robić. Jest to wiadomość pokazana tutaj za pośrednictwem rycerza mieczy. Być może to będzie konkretny ktoś, kto przyjdzie do Was z jakąś propozycją ustabilizowania czegoś. Tak tutaj widzę dużo przeszłości i dużo konfliktów w przeszłości, więc być może będzie to ktoś, kto będzie próbował znaleźć sposób na to, żeby złagodzić sytuację, żeby porozumieć się, żeby właśnie był ten przepływ energii pomiędzy Wami, bo tutaj jest rozmowa. Myślę, że to jest rozmowa dobra, która właśnie coś pokazuje, wyjaśnia. Jest to propozycja. Myślę też, że jest to prawda i Wy już tej prawdy się nie boicie, bo Wy ją znacie od dawna. I myślę, że to jest bardzo piękne i dobre czytanie dla Was, to jest dobry czas też dla Was, przed Wami, choć na pewno będzie wymagał od Was jeszcze dużo takich
trochę zmagań i poukładań ze sobą. Bo patrzę teraz na te wszystkie karty naraz, łącznie z tą moją. I właśnie nagrodą za te zmagania, za to, że próbujecie, że wychodzicie czemuś naprzeciw, będzie właśnie ten deszcz marzeń, że przyjdzie to coś, na co czekacie, chociaż może nie przyjdzie we wtorek, tylko przyjdzie w czwartek. Może nie przyjdzie akurat za chwilę, ale przyjdzie na przykład w maju, ale będzie. I będzie wtedy już takie trwałe, takie stałe. Oczywiście używam tu przenośni, mówiąc o czasie. Niektórzy może to rozumieją dosłownie. Oczywiście to też jest Wasza intuicja. Przyjmujcie to, co mówię do siebie w takim znaczeniu, jaki jest dla Was dobre. Życzę Wam, żeby ten czas był taki pełen dobrych myśli skierowanych do siebie, z uwagą na siebie, żebyście się mogły przytulić, droga opcja numer jeden, dać sobie miłość i wtedy, żeby ta miłość mogła przyjść z zewnątrz do Was. Myślę, że to już wszystko. Jeśli chcielibyście, żeby przeczytać dla Was bardzo indywidualnie coś, co Was trapi, żebyście rozwiązały jakiś problem swój, żebyście mogły pójść dalej, to oczywiście zapraszam do czytań osobistych i możecie odnaleźć mojego maila pod tym filmem. Piszcie do mnie, ja będę takimi czytaniami dla Was odpowiadać. Wszystkiego dobrego. Witajcie, kochani, w opcji numer 2. I przyglądacie się tutaj karcie, którą wybraliście w jakiś sposób intuicyjnie. I to jest lustrzane odbicie. To jest karta, która mówi nam o tym, że sytuacje, które spotykamy, że to, co jest w nas, jak gdyby odbijamy na zewnątrz nas, że to, co spotykamy, to właśnie jest to, co odbijamy, czym jesteśmy. I to jest właśnie uświadomienie sobie, że jeżeli napotykamy jakieś ograniczenia, trudności, to znaczy, że jest coś do przepracowania w nas, że jeszcze coś nas ogranicza od wewnątrz, coś jest dla nas trudne. Myślę, że to jest właśnie taka duża odwaga spojrzenia prawdzie w oczy, spojrzenia w lustro, ale też spojrzenia w lustro z miłością do siebie. Zauważenie siebie, docenienie siebie. To jest w ogóle karta z mojego snu, w którym śniło mi się lustro, odbicie w tym lustrze. Wcale nie było odbiciem tej osoby, która się w swoje odbicie wpatrywała. To był ktoś zupełnie inny. I to było przepiękne połączenie, odnalezienie siebie w drugim człowieku. Patrzmy więc na to, co nas otacza, na innych ludzi z taką intencją, że oni są tacy jak my, że w jakiś sposób są właśnie też przez to nasze spojrzenie odbiciem tego, co myślimy, jacy jesteśmy. I może przejdźmy do kart. Tutaj one pokazują, że jest coś nowego na rzeczy, w co już weszliście, w co chcielibyście wejść, bo zaczyna się wszystko asem mieczy, taką piękną energią, czystą, taką wibrującą prawdą. Tutaj jest być może jakaś dobra intencja, żeby właśnie być z kimś w relacji, bo jest też karta kochanków. Zdobywacie na ten temat informacje. Jesteście już w jakiś sposób zaangażowani, zaczęliście coś budować, bo jest też paść dysków, który się dowiaduje, który się uczy, który jest otwarty na wszystko. Jest tutaj też trochę takiego martwienia się tym, co odkrywacie w tym drugim człowieku, a być może w sobie. Ale bądźcie na to otwarci, bo na tych wszystkich trudnych nawet sprawach, w tych, których
jakby odkrywamy nie to, co byśmy chcieli odkryć, uczymy się czegoś i na tym właśnie można coś skonstruować. Myślę, że macie do czynienia z kimś o bardzo silnej energii, bo tutaj pojawia się cesarz, który postanawia, który decyduje, który rzeczywiście coś prężnie chce zrobić, zbudować. Być może właśnie z Wami, być może to Wasza energia, kogoś takiego, kto nie ulęknie się przed trudnościami, kogoś otwartego na wszystko, cokolwiek przychodzi. Może teraz spójrzmy właśnie w ten górny rząd, który opowiada o tym, co właśnie się dzieje lub co jest przyczyną tego, co będzie dalej. Tutaj jest właśnie jakaś taka nowość. Myślę, że nowość w połączeniu z kimś, odkrycie Was w relacjach, różnych relacjach być może. Być może jest to tutaj jakaś młoda energia, bo pokazał się paść dysków, więc macie do czynienia z kimś młodszym od siebie. I wypowiadacie jakąś prawdę, ujawniacie, być może coś rozmawiacie, ktoś Wam coś wyjaśnia, być może podejmujecie decyzję, jesteście przed taką decyzją, żeby wejść właśnie w jakiś układ, w taki partnerski. Przyjrzyjmy się karcie kochanków, która właśnie jest takim cudownym połączeniem takich dwóch różnych energii. Tutaj są to energie zaznaczone kolorami, żółty i niebieski. W wyniku powstaje energia trzecia. To właśnie to jest to połączenie. To jest odnajdywanie w tym połączeniu piękna. To jest cieszenie się tym razem, bo to jest taki piękny dotyk, który łączy, taki czuły dotyk. Ale zobaczcie, że w wyniku połączenia powstaje nowa jakość i myślę, że to będzie uczenie się właśnie, że tutaj powstaje coś nowego, coś innego, coś, co Was na pewno zaskakuje, czegoś, czego nie spodziewaliście się. Tutaj to właśnie jest odnajdywanie tego lustra, tego, czym, kim jesteście w drugim człowieku. Myślę, że to jest próba połączenia i nie do końca Was to satysfakcjonuje, to co się dzieje, bo odkrywacie coś, co Was różni. Być może potrzebne tutaj są jeszcze wyjaśnienia, dopracowania, długie rozmowy, bo pokazuje się tutaj też paś mieczy, który dużo chce wiedzieć, który jest ciekawy. Tutaj jest też dużo niedojrzałości, bo są dwie młode energie, ten paś dysków, paś mieczy. Więc ja tutaj rozumiem to jako taka dojrzewająca sytuacja do bycia w relacji. W Was to dojrzewa, być może w kimś, z kim rozmawiacie, zaczynacie spędzać więcej czasu. Tutaj jest taka dojrzewająca myśl, żeby może być razem. Ale to razem czasami Was zaskakuje, nieraz rozczarowuje. Bo teraz popatrzmy na te karty na dole, które mówią o tym, co będzie. I tutaj właśnie widzę takie trochę rozczarowanie w karcie dziewięciu mieczy, która opowiada właśnie o takim martwieniu się, o takich chmurach, które przychodzą, o jakichś smutniejszych dniach, o jakichś przemyśleniach, które niekoniecznie muszą być oparte na realiach, może bardziej są jeszcze konsekwencją tego, co nosicie w sobie z przeszłości. To są jakieś Wasze schematy, które właśnie odkrywacie, że jeżeli coś nie działa w Was, to nie działa też w relacji z kimś. Że najpierw trzeba jak gdyby popracować nad sobą, uspokoić siebie, poukładać siebie, żeby funkcjonowała relacja. Myślę, że mieliście jakieś też
marzenia, może mieliście jakieś wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać Wasza relacja i troszeczkę mija się to z tym, o czym myśleliście. Jest to trochę inne. Ale jednocześnie karty pokazują, że coraz bardziej otwieracie się na tego drugiego człowieka, na to, co jest prawdziwe, na taką naturalność. Porzucacie schematy, bo pokazuje się tutaj paść kielichów, trzeci paść w tym czytaniu, który mówi właśnie znowu o takim bardzo świeżym spojrzeniu, o otwartym sercu, o chęci otrzymania czegoś, dawania czegoś, ale w taki naturalny sposób, z takim przepływaniem, z takim flow. Przepraszam za hałasy w tle, ale to jest mój piesek, który cały czas mi towarzyszy w czytaniach. I właśnie to czytanie, to jest też ciekawa rzecz, zaczęłam robić w takim innym miejscu troszeczkę niż to, w którym teraz jestem. Bo tutaj był hałas i poszłam z pieskiem właśnie w to nowe miejsce i zaczęłam czytać. I on był bardzo niespokojny. Zaczął się nerwowo zachowywać i oczywiście hałasował przy tym. Ja nie mogłam na początku psa ułożyć, tego zrozumieć, więc przerwałam to nagranie. Zaczęłam oczywiście je od początku w nowym, starym miejscu, które się już wyciszyło. Więc jak gdyby dla tego czytania ma to znaczenie o tyle dla Was, kochani, że właśnie są te takie zakłócenia, które są dla Was niezrozumiałe, ale trzeba je zaakceptować, trzeba jak gdyby temu się przyjrzeć, zauważyć przyczyny i nie dać się zwieść takim pierwszym jakimś niepowodzeniom, tylko po prostu otworzyć się na poznawanie drugiego człowieka naprawdę. Bo tylko w taki sposób możemy coś konstruować, coś poważnego. Bo tutaj pokazuje się też ten cesarz, który jest bardzo taką stateczną energią tworzenia, decydowania właśnie o swoim życiu, tworzenia czegoś konstruktywnego, takiego bezpiecznego. Myślę, że właśnie ta relacja, jeżeli pozwolicie na taką prawdziwość w relacji z samym ze sobą, to będzie ta relacja pomiędzy kimś a wami też bardziej lekka i prawdziwa. Myślę, że czekają Was bardzo piękne chwile, takie z jednej strony takiej nieśmiałości, takiego zakochiwania się, takiego rozpoznawania się nawzajem, a z drugiej strony konstruowania czegoś takiego na poważnie, osadzania tego w realiach. I myślę też, że tutaj jest dla Was, kochani, do przepracowania, bo może teraz spójrzmy na wszystkie karty razem. To właśnie lustrzane odbicie, żeby z jednej strony patrzeć na to, co się dzieje wokół Was, jak na odbicie tego, co jest w środku Was. Więc jeżeli spotykacie się z jakimś chaosem, to znaczy, że coś w środku u Was jest w niezgodzie z Wami. Trzeba to uspokoić. Jeżeli spotykacie się z jakąś inspiracją z zewnątrz, z nową sytuacją, z czymś, czego nie znacie, to znaczy, że jest w Was chęć rozpoznawania czegoś nowego, uczenia się czegoś nowego, wchodzenia w nową sytuację. I tutaj jest właśnie taka ciekawość też, myślę, jak to będzie. Myślę też, że jest trochę rozczarowań przed Wami, ale takich, które zbudują w Was taką większą tolerancję. Może porzucicie właśnie jakieś stare schematy myślenia. Może zobaczycie, że jakąś przeszkodą w tej relacji na przykład, czy wchodzeniu w coś nowego, nie jest coś realnego, co naprawdę istnieje, tylko właśnie ta przeszkoda istnieje w Was. Bo tutaj patrzę na tą kartę dziewięciu mieczy, która właśnie obrazuje
takie martwienie się na zapas, takie myślenie starymi sposobami, stereotypami, które gdzieś w nas tkwią. Więc myślę, że czas jest porzucenia tych stereotypów, rozpoczęcia tej pracy ze sobą, pamiętając o tym, że to, co jest w nas, buduje nam to, co jest na zewnątrz nas. Więc im bardziej my będziemy otwarci, im bardziej będziemy pełni takiego doceniania siebie, zauważania siebie, miłości do siebie, bo karta kochanków mówi też o miłości po prostu do siebie, to spotkamy to z zewnątrz, to przyjdzie do nas jako właśnie przedłużenie tej naszej energii, która nas wypełnia. I przyglądam się tu w ogóle właśnie energii tych trzech pasiów, które oznaczają tutaj dużo nowości, dużo młodości, świeżości, nauki czegoś, budowania czegoś od początku, takiej otwartości na to, co nowe. Więc właśnie myślę, że bądźcie ciekawi tego, co przychodzi. Nie zamykajcie się w tym, co było, przewidując, że znowu może się przydarzyć, tylko właśnie patrzcie na to jak na nowe, inne i dajcie się skusić temu nowemu, bo zobaczcie, jak pięknie wygląda tutaj paś dysków. To jest kobieta w ciąży. Być może dla wielu z Was to jest nowy pomysł, który się tutaj urodzi. Przy tym asie mieczy tak może być. Ja tutaj czuję właśnie, po pierwsze właśnie rodzenie się czegoś na nowo, od nowa, w Was, rozkwitanie i takie zharmonizowanie się wewnątrz, takie połączenie siebie ze sobą, zaakceptowanie siebie, patrzenie właśnie w lustro i widzenie siebie jako kogoś wyjątkowego, pięknego. I później przenoszenie tego na widzenie świata, który jest wokół nas, właśnie piękny, wyjątkowy, pełen takich dobrych intencji wobec nas. I dzięki temu właśnie jest ta karta kochanków, to połączenie. Jest możliwa miłość, tutaj jest coś takiego na horyzoncie, coś już się wydarzyło, myślę, coś się już rozpoczęło w Was, taki piękny proces takiego dojrzewania do tego, że jesteście gotowi na nią, gotowi jesteście na partnerstwo. Bo zobaczcie zestawienie właśnie karty kochanków i tego pasia dysków. Jak to jest piękne połączenie. Tutaj jest w paziu to yin i yang. Tutaj w tych kochankach połączenie kolorów. Myślę, że to jest bardzo płodne połączenie w bardzo różnym rozumieniu, bo ta płodność może dotyczyć oczywiście chęci macierzyństwa, może ta myśl będzie Wam przyświecać, ale to też jest zupełnie inna przestrzeń, właśnie rozbudzanie się na nowe rzeczy, nowe pomysły, rodzenie się czegoś w Was od nowa, odradzanie się takich Was naturalnych, prawdziwych, pozwolenie sobie na to, żeby właśnie znowu poczuć wiosnę, bo tutaj dużo jest wiosny w tym czytaniu. Zwłaszcza, że to czytanie kończy tutaj cesarz, a on właśnie znamionuje wiosnę, początek wiosny, to jest karta barana. I zobaczcie, że tutaj wszystko się w nas rodzi, chce nam się chcieć. To jest ogromna siła, która właśnie idzie z natury. Wykorzystajmy ją, bo ona w nas też zaczyna kiełkować. Rozrastamy się tak jak, nie wiem, wszystkie rośliny. Czujemy tą wiosnę. Wykorzystajmy tę moc. I dajmy sobie też wzrastać, rozrastać, otwierajmy się. Czujmy tą wielką siłę życia w nas i coś konkretnie postanawiajmy, konstruujmy. I myślę, że tak właśnie będzie, bo jeszcze jedno spojrzenie na wszystkie karty, żeby tak to podsumować, że właśnie to wejście w to
to nowe, cokolwiek by to nie oznaczało, bo to być może była nowa praca i tam na przykład poznaliście kogoś, kto jest zauważony już przez Was, kto Was zauważył, być może to jest właśnie ten cesarz, to jest być może jakiś szef, a być może ktoś, kto po prostu bardzo decydujący sposób działa, żeby uprawomocnić tą Waszą relację, żeby nadać temu jakiś stały i trwały charakter. Myślę, że tu chodzi zdecydowanie o relacje. Myślę, że o takie partnerstwo, ale żeby być partnerem, właśnie żeby mieć to odbicie w lustrze, to trzeba być dla siebie takim doceniającym, takim kochającym i wtedy ten nasz partner życiowy też jest przez nas doceniony i nas docenia. Więc tutaj jest potrzebna taka harmonia i równowaga. I dlatego powracam cały czas do tego lustra, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest odbiciem tego, czego potrzebujemy lub tego, czego nie mamy. I popatrzmy na siebie właśnie w taki sposób i otwórzmy się na to, co przychodzi. Nie imaginujmy też w sobie jakichś braków. Dostrzegajmy raczej to, co w nas jest dobre, to, co posiadamy, to, co jest naszą mocą i to podkręcajmy w sobie, żeby myśleć o sobie właśnie jak najpozytywniej, jak najbardziej się otwierać. Myślę, że wokół Was są też młodzi ludzie, dużo młodej energii i jest potrzebna decyzja. Jest być może zdecydowany człowiek i jest coś nowego. Coś, w co się dajcie wkręcić. Nie obawiajcie się, nie martwcie się tym, że to może jest nie do końca to, o czym marzyłyście. Bo najpierw trzeba to rozpoznać, trzeba się temu przyjrzeć, trzeba z tym pobyć, żeby przekonać się, jakie to jest. A myślę, że jest fajne, stabilne, jest dobre, bo ten cesarz jest takim gwarantem właśnie takiej stabilności, bezpieczeństwa. Myślę też, że dla wielu z Was to rzeczywiście może być jakieś macierzyństwo, myślenie o macierzyństwie, o wchodzeniu z relacją, którą może mieliście tylko na myśli, w jakiś taki real, zupełnie nowy etap. To jest możliwe. Nie obawiajcie się tego. Dajcie temu szansę. I dajcie sobie szansę. Patrzcie w lustro i tam zobaczcie kogoś wyjątkowego i wspaniałego. Patrzcie też na wszystko, co jest wokół Was, jak na lustro. I to oznacza, że jesteście właśnie kowalem swego losu i ten cesarz, może na końcu jeszcze spójrzmy na samego cesarza, on właśnie jest taki stabilny, on coś konstruuje, on sam decyduje, on buduje z przekonaniem, że robi coś właściwego, on ma jakiś plan, ma cel, on jest odważny. On jest taką stabilną konstrukcją, którą myślę, że Wy się staniecie i ktoś, kto jest właśnie taki pełen przekonań o swojej stabilności, jest pewny siebie. To wszystko, co robi, robi w taki sposób, tak konstruuje, według takiego kodu, schematu i to wszystko zaczyna być stabilne, bezpieczne właśnie. I myślę, że taka będzie ta najbliższa przyszłość. Będziecie coś budować, coś tworzyć. Coś będzie zależało od Was i to zauważycie. I to będzie na pewno coś pięknego, coś trwałego. Czegokolwiek to dotyczy, to najbardziej właśnie tej konstrukcji w Was, która pozwoli budować coś trwałego na zewnątrz. W postaci wszelkich relacji z innymi, w postaci tej jednej, na której Wam bardzo zależy. No i tego Wam bardzo życzę. Jeżeli chcielibyście czegoś szczegółowo się dowiedzieć o Was samych,
o Waszej przyszłości, na którą Wy bezpośrednio macie wpływ, to bardzo proszę, piszcie do mnie na mojego maila. Ja będę robić dla Was czytanie takie osobiste, które być może odpowiedzą Wam na te wszystkie pytania, na które tutaj nie uzyskaliście konkretnych odpowiedzi. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Witajcie, kochani, w opcji numer 3. I tutaj patrzycie na kartę, którą wybraliście. Jest bardzo specyficzna. Też nie jesteście w momencie, w którym potrzebujecie lub uwalniacie się od czegoś trudnego. Wyrzucacie coś z siebie, być może ze swojego życia. Jesteście w takim momencie, który jest jakiś taki strategiczny dla Was, bo właśnie z takiej postawy skulonej, w której coś chowałyście w sobie, coś Was drażniło, bolało, nie pozwalało Wam żyć normalnie, teraz stajecie się przez to uwolnienie prawdy, uwolnienie się od czegoś, wyrzucenie czegoś z siebie powoduje, że Wy właśnie stoicie teraz wyprostowani, dumni z siebie, prawdziwi. I właśnie tacy uwolnieni, jesteście czyści, nic Was nie uwiera. Możecie być tacy właśnie spokojni, bezpieczni. Dla wielu z Was to jest w ogóle wyzdrowienie z czegoś, co Was dręczyło, wyzdrowienie z jakiejś choroby, uzdrowienie od czegoś, co powodowało, że nie byliście do końca sobą, że byliście w takim trochę uwięzieniu, że mieliście coś w sobie uwięzionego. Bo nawet tutaj na ilustracji jest taki drut kolczasty, który tam gdzieś od wewnątrz niby chronił coś w Was, coś bardzo cennego. Może to była jakaś tajemnica, coś, co jednak nie pozwalało Wam żyć normalnie. I teraz właśnie to, co uwolniliście z siebie, albo od czego się uwolniłyście, pozwala Wam właśnie na pełny oddech, na cieszenie się życiem, na nowy etap w tym życiu. Tutaj czuję taką czystość, takie właśnie wyprostowanie, takie otworzenie ramion na to życie, na taki nowy etap. I może teraz właśnie wejdźmy w karty Tarota. Co one tutaj mówią? Ten górny rząd, który widzicie, pokazuje to, co było przyczyną, to co było, to co jest może w tym momencie, w jakiej sytuacji jesteście, a ten dolny co będzie. I tutaj właśnie pokazuje się to uwięzienie właśnie, tą jakąś niemożliwość, niemożność, w której byliście i przyszła sprawiedliwość, jakaś prawda, jakaś taka sprawiedliwość od losu być może, jakieś odcięcie od czegoś i odwrót. Tutaj jest ewakuacja, tu jest wyjście z czegoś, co było trudne dla Was i jest takie zwycięstwo. Takie rozbudzenie się na nowo, takie spojrzenie na siebie jako na podmiot tych wszystkich wydarzeń, jako na kogoś cennego, zauważalnego. Robicie to dla siebie po prostu. Przepraszam za hałasy, to jest mój piesek, który towarzyszy we wszystkich moich czytaniach, nieraz chrapie, a teraz właśnie się tak nagle obudził do życia. I właśnie myślę, że to jest takie obudzenie, które czujecie w tym momencie. I może teraz spójrzmy na ten dolny rząd. Co tutaj się dzieje? Bo tutaj jest opowieść o tym, co może Was spotkać. Przez to, że wyjdziecie właśnie z tego uwięzienia, że powiecie prawdę, że odejdziecie od czegoś. Że nabierze to wszystko tempa w Waszym życiu, że zaczniecie być decyzyjni, bo jest rydwan. Uwolnicie się też od jakiejś niezręczności, od jakiegoś kłamstwa, ukrywania czegoś. Może Wy coś musiałyście ukrywać, może przed Wami coś ukrywano. I pójdziecie w dobrym kierunku, bo jest też karta gwiazdy. I jak gdyby zaczniecie budować coś stabilnie, wchodzicie w jakiś być może układ sami ze sobą, z kimś, który daje tą stabilność.
Bo jest w tych kartach właśnie taka niemoc wasza, to znaczy myślę, że to jest taka niemoc z przeszłości. Tutaj te 8 mieczy o tym mówi i jest też te 7 mieczy, które jest właśnie jakąś taką nieprawdą, jakąś tajemnicą, czymś takim trudnym. I myślę, że w dalszym ciągu to dźwigacie. Ale jest też sprawiedliwość, która mówi, że trzeba to odciąć. Że trzeba zrównoważyć pewne rzeczy, że nie można być w jakiejś podległości, w jakimś uwięzieniu, w jakimś trudzie tak bez przerwy, że trzeba podnieść głowę, trzeba wypowiedzieć prawdę i trzeba czemuś powiedzieć nie, bo jest też karta 8 kielichów i jest karta rydwanu. Czemuś powiedzieć nie, od czegoś odwrócić się, a czemuś powiedzieć tak, tego chcę, właśnie takiego życia, mam na nie wpływ. I to jest jak gdyby tutaj ten pociąg odjeżdża z jakiejś stacji, w której byłyście, tkwiłyście, na której nie czekało Was już nic, co by Was rozwinęło, by Wam dopomogło w spełnianiu marzeń. To jest ucieczka z tego miejsca i taki przejazd, taki tranzyt, to jest taki ruch, który rzeczywiście dokonujecie w rzeczywistości, w jakieś inne miejsce, w inną przestrzeń. To oczywiście może dotyczyć jakiejś relacji, jakichś ludzi, z którymi jesteście, którym mówicie nie. To może być sytuacja w pracy, to może być bardzo, bardzo różne coś, co Was konkretnie dotyczy. Ale jest tutaj widoczna zmiana w Was, że czemuś mówicie nie, a na coś innego się otwieracie. Bo to tak jest, zamykając jakieś stare drzwi, uruchamiamy możliwość otwarcia następnych i wpływa nowa energia. I tu właśnie tą energię widzę w tym rydwanie. W ogóle zobaczcie, tutaj mamy 3 arkana wielkie w tym czytaniu. To jest sprawiedliwość, rydwan i karta gwiazd. To jest właśnie taka karmiczność, która jest tu widoczna. Przeszłyście jakiś etap, rozpoczynacie nowy, zaczynacie ten nowy etap w tak prawdziwy sposób, w zauważeniu siebie. Sami decydujecie o czymś, podejmujecie jakieś ważne decyzje w Waszym życiu i idziecie w dobrą stronę, bo tutaj jest karta gwiazdy. Gwiazda mówi właśnie o takim kierunku, takim właściwym, takim przeznaczeniowym, takim dla nas, takim, w którym nie ma już wątpliwości. Już teraz wiecie, że to jest to, że przez te turbulencje, które były poprzednio, przez te trudne być może chwile, trzeba było przejść, żeby zauważyć tą nową możliwość, żeby zobaczyć, jak los może być przewrotny, jak teraz przychodzi do nas ta sprawiedliwość właśnie, przychodzi to, na co czekaliśmy. A mówię tutaj o takim zauważeniu siebie, bo tu pokazuje karta 6 buław. Zobaczcie. Tutaj jest przezwyciężenie właśnie tej niemocy, podjęcie decyzji, tutaj jest zauważenie swoich potrzeb, zwrócenie się do siebie, powiedzenie sobie, jestem ważny, muszę zrobić to dla siebie, bo to jest w ogóle karta Jowisza w lwie, a lew to jest właśnie takie zauważenie siebie, swoich potrzeb. To jest odwaga w wypowiadaniu ich. I zobaczcie, tu jest też w tej samej karcie też ta nagroda. Doceniamy sami siebie i jesteśmy docenieni przez innych. Tu jest właśnie takie zwycięstwo. To jest ktoś, kto wjeżdża w triumfie na koniu i jest witany przez innych, zauważony, że jest zwycięzcą. I myślę właśnie, że tak się poczujecie, tak się poczuliście już w tej całej sytuacji, w której dokonaliście jakiegoś wyboru, powiedzieliście czemuś nie i teraz wchodzicie w nowy etap. W jakiś sposób stara sytuacja jeszcze w Was pokutuje, bo teraz może spójrzmy na karty tego dolnego rzędu.
który opowiada o tym, co właśnie może się wydarzyć, co teraz przyjdzie, co będzie, jeżeli pozwolicie sobie na to. No będzie ruch, będzie sukces, będzie takie szybkie pójście do przodu, w ten następny etap, w tym właściwym kierunku. Ale myślę, że ta przeszłość właśnie ma wpływ przez te 7 mieczy. To jest dźwiganie czegoś z przeszłości, właśnie jakiegoś smutku, traumy, jakiejś tajemnicy być może. Coś ukrywaliście przed innymi, bo było to ciężkie do wyjawienia. Może nie chcieliście się spotkać właśnie z odrzuceniem. Ale to jest taka prawda, którą trzeba wypowiedzieć, bo ta sprawiedliwość właśnie, która tutaj też się pokazała nam w kartach wcześniej, może jeszcze raz spójrzmy na tą sprawiedliwość, może spójrzmy na te 7 mieczy i spójrzmy na te 8 mieczy, które Was tak bardzo w czymś ograniczały. I teraz już wiadomo, że to ograniczenie było trudne, było w Was, ale ucięłyście to, powiedziałyście nie, ta sprawiedliwość to zrównoważyła. Sprawiedliwość też często jest urzędem, jest taką odgórną sprawiedliwością, też taką losową, dziejową. Przychodzi do nas po prostu coś, co musi przyjść, bo to będzie dla nas dobre. Niezależnie od tego nieraz, co o tym w pierwszej chwili myślimy. Ale myślę, że w jakiś sposób to Wy wyzwalacie się za pomocą właśnie tej sprawiedliwości. Czyli być może za pomocą sądu, który Wam w tym pomaga. To jest jakaś taka urzędowa sytuacja, w której się uwalniacie od czegoś. I bardzo dobrze, chociaż te 7 mieczy tutaj w jakiś sposób jeszcze będzie w Was transformowane, jeszcze będzie pokutować. Cokolwiek nie będziecie wchodzić nowego, pamiętajcie, że to nowe nie musi być powtórzeniem starego, że trzeba uleczyć to wyzwoleniem się z tego całkowicie. I tutaj może jeszcze raz spójrzmy na tą moją kartę. Ona właśnie pokazuje, jak to zrobić. Wstań z kolan. Nie bój się tego, co w sobie przechowujesz. Wypowiedz to głośno. Niech to wyjdzie z Ciebie. Niech świat o tym usłyszy. Niech Twoi bliscy usłyszą, jakie to było trudne dla Ciebie. I zobaczysz, że poczujesz się z tym zupełnie inaczej. Poczujesz się właśnie dumny z siebie. Dumna, taka zupełnie inna postawa wobec życia, wyprostowana. Taka przezroczysta, będziesz osobą, która poczuje się właśnie jak ten ktoś w tych 6 buławach, wypowiadając coś, robiąc coś odważnego, poczujecie się odważni, poczujecie, że macie moc i ta moc, to przeświadczenie o własnej mocy, to jest właśnie ten kierunek, to jest karta gwiazdy. A ta energia oznacza takie spełnione marzenia, pójście właśnie w kierunku tych marzeń, zauważenie, że to, co tam kiedyś zawieszaliśmy na tych gwiazdach, jako właśnie nasze takie bardzo odległe i nieracjonalne pragnienia, teraz w związku z tym, że podnieśliśmy głowę, zauważyliśmy, że różne rzeczy są możliwe, że my mamy moc, to te marzenia stają się bardziej realne i my zaczynamy iść w swoim kierunku, w stronę tego, czego byśmy chcieli. To jest tak, jakby nam ktoś przypiął skrzydła. I teraz zastanawiamy się, jak myśmy mogli żyć bez tych skrzydeł. I jest tutaj jeszcze karta, która to kończy, 2 denarów, która opowiada o stabilizowaniu jakiejś sytuacji, o podpisywaniu jakiejś umowy, finalizowaniu jakiegoś układu,
pomiędzy Wami a kimś. Tu jest już jakaś podwójność, tu zauważacie nową możliwość. Być może, że właśnie podpisujecie jakąś umowę w pracy, być może zdobywacie jakiegoś kontrahenta, a być może dochodzicie do porozumienia z kimś, kto jest obok Was, widzicie go inaczej, zauważacie kogoś nowego, to jest jakaś nowa sytuacja. Otwieracie się na to nowe. I może teraz spójrzmy na wszystkie karty naraz, żeby tu zrobić jakieś podsumowanie. Myślę, że ta opcja wyszła właśnie z jakiegoś trudnego czasu, z trudnego być może związku, z trudnej sytuacji. To oczywiście może być w pracy, w każdej możliwej konfiguracji, ale właśnie jesteście już po. Wyszłyście z tego, cokolwiek by to nie było, to już jest w jakiś sposób za Wami, chociaż w jakiś sposób też ta przeszłość jest cały czas w nas. I dobrze byłoby, żeby wiedzieć o tym, akceptować to, co było, mieć dla siebie wyrozumiałość, żeby sobie powybaczać też innym, żeby to wyleczyć. Bo ta moja karta właśnie jest takim uzdrowieniem, takim wyleczeniem. Jak gdyby jesteście teraz w tej rekonwalescencji. Jesteście na etapie leczenia i wyzdrowienia. Myślę, że to też może dotyczyć konkretnej choroby, ale może też dotyczyć po prostu Was od środka. Wasza dusza teraz zaczyna odżywać. Zaczyna żyć pełnią. Wy kontrolujecie swoje życie, nabieracie rozpędu do tego życia. Gdzieś jedziecie być może, chociaż gdzieś tam na ramieniu, za uszami macie ten szept przeszłości i ważne byłoby, żebyście z zaufaniem umieli dalej żyć. Jeżeli ktoś Was kiedyś oszukał, to spróbujcie sobie z tym poradzić, wybaczyć temu komuś, sobie, że daliście się oszukać i ufać jednak innym ludziom, bo z takim brakiem zaufania będzie Wam trudno coś zbudować. I budujcie z wiarą, że Wam się uda, bo tutaj jest ta karta wielkiej nadziei i takiej opieki losu, bo gwiazda jest właśnie taką opieką od losu. Uwierzcie w siebie, uwierzcie, że tą drogą, którą idziecie, ten zakręt, który musieliście zrobić, był potrzebny, żeby właśnie teraz nabrać właściwego kierunku. I idziecie po jakąś stabilność, budujecie coś konkretnego, wchodzicie w coś, co będzie bardziej trwałe i będzie dobre dla Was. Ale przede wszystkim tutaj widzę taką dumę z siebie, takie zauważenie, że czegoś dokonałyście, że zrobiłyście jakiś ruch, że powiedziałyście właśnie czemuś nie. I teraz jesteście przed tym, żeby się otworzyć na nowe, żeby już nie uciekać przed tym, co było, tylko żeby teraz po prostu zmienić kierunek swojego działania i żeby to działanie było właśnie tak zgodne z tym, czego pragniecie, czego potrzebujecie, co jest dla Was ważne. Bo myślę, że tutaj te karty pokazują, zwłaszcza no te końcowe, ta gwiazda, te dwa denary, że ten Wasz kierunek jest właściwy, że możecie coś stworzyć, coś zbudować, coś nowego, coś, co będzie dla Was, w czym poczujecie się dobrze, bo zobaczcie, tutaj jest też te sześć buław. To jest właśnie to zwycięstwo, ten triumf, to coś, co Was zbuduje od środka, co Wam samym Wam pokaże, że jesteście silni i że zasługujecie na wszystko, co jest piękne. A to wszystko jest właśnie przed Wami, bo ta karta gwiazdy mówi o tym, że to Was czeka, tylko otrząśnijcie się z tej przeszłości i dajcie sobie przyzwolenie
na nowe rzeczy, na nowe budowanie, na siebie, na swoje pragnienia, na swoje szczęście. I myślę, że to wszystko dla Was. Gdybyście chciały czegoś bardziej szczegółowo dowiedzieć się o swoich sprawach, o swoich możliwościach, to bardzo proszę, piszcie do mnie na mojego maila. Ja będę odpowiadać takimi czytaniami osobistymi, w których będzie dużo szczegółów dotyczących przyszłości, przyczyn czegoś, co jest w Waszym życiu, czego tak trudno się właśnie pozbyć, uniknąć. I też będą na pewno porady, jak otworzyć się na to nowe, na to, co jest przed Wami, co jest przed Wami. A jest niewątpliwie coś pięknego, coś, co Was bardzo, bardzo tutaj spełni. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.